Cześć, witam Cię na kanale Różne Oblicza Piłki i zapraszam na odcinek poświęcony transferom w Ekstraklasie. Co prawda, okienko transferowe jest jeszcze zamknięte, ale tak jak w innych europejskich krajach, tak samo u nas już pojawiają się pierwsze ruchy kadrowe i spróbujemy je w tym odcinku podsumować. Odcinek ten nagrywam 15 czerwca o godzinie 19.15 i na ten moment będę mówił tylko o wszystkich potwierdzonych transferach. Zacznijmy sobie od mistrzów polski, czyli od Rakowa Częstochowa. Raków póki co przyjął taką technikę, że wzmacnia się zawodnikami ze Spadkowiczów. I tak do drużyny Mistrzów Polski trafił już Łukasz Zwoliński z Lechigdańsk, Maksim Dominguez z Miedzi Legnica i Dawid Drachal również z Miedzi Legnica. Ten ostatni to inwestycja w przyszłość. Drachal zagrał w kilku meczach w Miedzi, zaprezentował się całkiem nieźle, ale czy to będzie zawodnik pierwszego składu Rakowa? Raczej nie. Duża inwestycja w przyszłość i bardzo duży potencjał który w kolejnych latach ten piłkarz może uwolnić zapomniałem dodać o jeszcze jednym transferze ze spadkowicza z drużyny Wisły Płock do Rakowa przeniósł się również Tomasz Walczak 17-letni ofensywny pomocnik zagrał w poprzednim sezonie tylko przez 15 minut i podobnie jak Drachal należy traktować go jako inwestycję w przyszłość jeżeli chodzi o transfery wychodzące z Rakowa Częstochowa, to tutaj przede wszystkim odejście Patryka Kuna będzie osłabieniem tej drużyny, ponieważ na lewym wahadle zostaje tylko Jean-Carlos. Co prawda zagrał on bardzo dobrze w poprzednim sezonie, ale w nowo budowanej drużynie przez Dawida Szwargę przydałby się jeszcze jeden zawodnik na tę pozycję. Przejdźmy sobie teraz do drużyny wicemistrzów Polski, czyli Legii Warszawa. Legioniści dokonali trzech transferów. Na Łazienkowską przybył Mark Gual z Jagiellonii Białystok, Patryk Kun, o którym już wcześniej mówiłem i jeden transfer zagraniczny, czyli Radovan Pankow z drużyny celfenej z Wesdy Belgrad. Szczególnie imponujące wydają się statystyki Marka Guala, bo Mark Gual w barwach Jagiellonii Białystok w poprzednim sezonie rozegrał 31 spotkań, został królem strzelców naszej ligi z 15 bramkami i do tego dorzucił 8 asyst. Miał udział aż przy 48% wszystkich bramek strzelonych przez drużynę Jagiellonii. Na papierze wygląda to na bardzo dobre wzmocnienie Legii. Zobaczymy jak ten zawodnik pod okiem Kosterunia i Cia się wpasuje w ten zespół, ale do spółki z Rozewą mogą stworzyć naprawdę świetny środek pola. Ciekawym zawodnikiem jest też Radovan Pankov. Jest to środkowy obrońca, tak jak mówiłem przed z ligi serbskiej i ten zawodnik w swojej karierze aż czterokrotnie został już mistrzem kraju, trzy razy zdobył krajowy puchar. I jest też, uwaga, mistrzem świata w kategorii do lat 20 w reprezentacji Serbii. Więc też wydawać by się mogło, że to będzie bardzo solidne wzmocnienie środka obrony drużyny Legii. Tylko teraz trzeba sobie zadać pytanie, czy Pankow przychodzi jako dodatkowy stoper, czy może jednak jest gdzieś szykowany transfer Majka Nawrockiego. O tym na razie trudno powiedzieć, bo nawet sam Jacek Zieliński do końca tego nie wie. W programie w meczykach mówił, że Planuje jeden transfer z Różyny, nie wie jeszcze, czy to będzie w tym okienku transferowym, czy może w zimowym. Nie chciał też do końca powiedzieć, czy to będzie Kacper Tobiasz, czy może właśnie Mike Nawrocki, czy może Bartosz Sliż. W każdym razie trzeba się spodziewać, że któryś z tej trójki z Legii Warszawa na przestrzeni przyszłego sezonu odejdzie. Oprócz tej wymienionej trójki trzeba zwrócić jeszcze uwagę na jedno nazwisko, a mianowicie na Mustafajewa, Ramil Mustafajew to zawodnik, który z Legii był wypożyczony do stali Rzeszów i teraz wraca. I Kostaron Jajic zapowiada, że ten zawodnik w tym sezonie będzie otrzymywał szansę, podobnie jak inni młodzi piłkarze. Więcej ma grać Igor Strzałek, ma też dostawać swoje szanse Świetnie zawodnik, który świetnie zaprezentował się podczas Mistrzostw Młodzieżowych, Mistrzostw Europy, czyli Rejczyk. No zobaczymy, jak ta młodzież Legii będzie grała w tym sezonie. Fajne jest to, że ci młodzi chłopcy w przyszłym sezonie mają mieć szansę do pokazania swoich umiejętności. Zawodnikiem, który w poprzednim sezonie był jednym z najważniejszych zawodników klubu ze stolicy, a który już opuścił drużynę, postanowił nie przedłużać kontraktu, jest Filip Mladenowicz. Serb został nowym zawodnikiem Panathinaikosu Ateny. Jeżeli chodzi o aspekt sportowy jest to na pewno duże osłabienie Legii, ale wiemy też jak Filip Mladenowicz... Zakończył tą swoją przygodę z Legion Warszawa. Pamiętamy ten mecz finałowy Pucharu Polski. Na pewno za tymi zachowaniami Mladenowicza tęsknić nie będziemy. Jednakże jego dobrze ułożona lewa noga i też zmysł do strzelania bramek. No to tutaj Patryk Kun nie jest aż tak bardzo jeden do jednego jego odzwierciedleniem i wydaje mi się, że trudno będzie Kunowi Mladenowicza zastąpić. U naszych pozostałych Pucharowiczów póki co cisza. Lech Poznań jeszcze nie zakontraktował żadnego zawodnika. Z wypożyczenia ze stali Mielec wraca Bartosz Mrozek i to na pewno będzie zawodnik do rywalizacji z Bednarkiem. Jest oczywiście transfer wychodzący, czyli Michał Skórać, który przychodzi do klubu Brisz za 6 milionów euro. Z drużyną z Poznania żegna się również Pedro Reboczo i Lubomir Szatka. Pogoń Szczecin pożegnała póki co Kostasa Trianta Filopulosa. I pojawiła się bardzo ciekawa plotka transferowa. Jakoby Damian Dąbrowski miał zamienić klub ze Szczecina na zagłębię Lubin. Tutaj jeszcze żadnych konkretów nie ma, ale nie jest wykluczone, że jeden z najlepszych środkowych pomocników w naszej lidze i taki filar środka pola drużyny ze Szczecina pogoń opuści. No, i na pewno tutaj będzie ciężkie zadanie przed Gustawsonem, żeby takiego zawodnika zastąpić. Konkretów póki co nie ma, więc yy, zobaczymy, jak ta sytuacja się rozwinie. Gdyby Dąbrowski odszedł, to na pewno w środku pola pogoni pojawi się dosyć duża dziura, którą będzie trzeba koniecznie załatać, bo tak jak mówiłem, Dąbrowski to bardzo ważne ogniwo w drużynie pogoni Szczecin. Właśnie teraz, jak nagrywam ten film, sprawdziłem Twittera. I na oficjalnym koncie Rakowa Częstochowa pojawiła się informacja, że nowym zawodnikiem klubu z Częstochowy został Kamil Pestka i że podpisał kontrakt na 2000, do 2025 roku, więc już ta sytuacja na bukach obrony po odejściu kuna robi się coraz lepiej zabezpieczona. Aktywny na rynku transferowym jest też Radomiak Radom, który zdążył pozyskać trzech zawodników tak jak Jana Grzesika, czyli byłego zawodnika Warty Poznań wszyscy znamy, tak dołączyło również do Radomiaka dwóch ofensywnych graczy. Jeden z nich to Pedro Henrique, a drugi Eddie Semedo. Obaj przyszli z drugiej ligi portugalskiej. W poprzednim sezonie Eddie Semedo grał w barwach Penafiel, zdobył 4 gole i 3 asysty w 32 spotkaniach. Natomiast Pedro Enrique również grał na drugim poziomie rozgrywkowym w Portugalii, był zawodnikiem faręże i on strzelił 8 bramek, zanotował 3 asysty, a rozegrał 31 spotkań. Więc, dwóch zawodników, jeden Brazylijczyk, drugi Portugalczyk. Można powiedzieć, że to już taka znana polityka transferowa drużyny Radomiaka. Zawodnicy z Portugalii, zawodnicy z Brazylii. Ja jestem bardzo ciekawy. Jak ta nowa dwójka zaprezentuje się na boiskach Ekstraklasy? A jeżeli Jan Grzesik będzie grał na takim samym poziomie jak w Warcie Poznań, to będzie to bardzo solidne wzmocnienie drużyny z Mazowsza. Portugalczyka chciał też mieć u siebie widzę Fuć i takiego zawodnika sprowadził. Do drużyny widzewa dołącza Luis Silva, środkowy 24-letni obrońca, który w poprzednim sezonie grał w cypryjskiej Ekstraklasie w klubie, uwaga, E.N. Paralimniu. E.N. Paralimniu to jest ta drużyna, w której ten zawodnik występował. Zobaczymy. Takich eksperymentów już mieliśmy w naszej lidze wiele. Niektóre wypalały, niektóre niestety nie. Zobaczymy, jak będzie w przypadku Luisa Silwy. Ostatnim piłkarzem, o którym chciałbym powiedzieć w tym odcinku jest Łukasz Łakomy. Środkowy pomocnik Zagłębia Lubin za 2 miliony euro odchodzi do mistrza Szwajcarii, do Young Boys Berno. W brodę pluje sobie pewnie teraz Legia Warszawa, która przed sezonem 2020-2021 oddała łakomego lekką ręką. Jacek Zieliński w programie w meczykach mówił, że w tym roczniku była bardzo duża konkurencja. On, co prawda, naciskał trenera, żeby łakomy dostawał szansę, ale niestety to się nie powiodło. Łakomy za darmo odszedł do Zagłębia Lubin, tam zdecydowanie poprawił swoje umiejętności, zagrał świetny sezon w ekstraklasie. Bo Łakomy był czołową postacią środka pola drużyny Waldemara Fornalika. Rozegrał 34 spotkania, strzelił w tych meczach 4 gole i miał 3 asysty. Fundamentalna postać drużyny zagłębia lubin. Bardzo dobry sezon, zasłużony transfer. Moim zdaniem też jest to transfer na odpowiedni poziom. On nie trafia do jakiejś topowej europejskiej ligi, ale trafia do ligi, w której będzie miał okazję zagrać w lidze mistrzów. Jeżeli nie w lidze mistrzów, to na pewno w fazie grupowej. Ligi Europy, będzie tam się mógł pokazać, i jeżeli tam się rozwinie, to Liga Szwajcarska jest bardzo dobrą odskocznią, na przykład do dalszego transferu do Ligi Włoskiej bądź do Ligi Niemieckiej. Oczywiście jest to strata dla naszej ekstraklasy, ale ja osobiście uważam, że tacy zawodnicy, którzy wyróżniają się w naszej lidze, no łakomy ma już 22 lata, więc z jednej strony jest młodym zawodnikiem, a z drugiej strony w zachodnich klubach i w zachodnich ligach tacy zawodnicy już często odgrywają kluczowe role w swoich drużynach um, uważam, że tacy zawodnicy powinni odchodzić z naszej ligi że nasz poziom ligowy powinien się stopniowo podnosić jak najwięcej takich chłopaków powinno w, pierwszej druż w pierwszych drużynach grać ale no przychodzi taki moment, kiedy już więcej, teoretycznie osiągnąć się nie da, mówiło się, że może będzie to transfer do Lecha, może transfer do Legii ale czy tak naprawdę to by coś zmieniło? No niekoniecznie. Grając w Young Boys Berno ma on szansę na europejskie puchary, praktycznie europejskie puchary ma zapewnione. Rywalizacja na wyższym poziomie. Ja bardzo trzymam kciuki za Łukasza Łakomego, bo patrzę na tego zawodnika też pod kątem reprezentacji Polski. Jest to zawodnik, który ma bardzo do dobry zmysł do grania w środku pola, potrafi grać szybko, potrafi grać nieoczywiście, naprawdę dobrze wyszkolony zawodnik. Trzymam kciuki i mam nadzieję, że Łukasz Łakomy w Szwajcarii sobie poradzi. Jeżeli chodzi o pierwsze przedsezonowe transfery w naszej lidze, to by było na tyle. Wydaje mi się, że zawarłem wszystkich najważniejszych zawodników w tym filmie. Oczywiście okienko transferowe nawet się jeszcze nie zaczęło, ale już te ruchy są i one będą się nadal działy, więc w momencie, kiedy ten film znajdzie się na YouTubie, być może pojawią się jakieś kolejne nowe nazwiska, ale o nich będę mówił już. W kolejnym filmie. Dzięki za dzisiaj. Jeśli podobał Ci się ten film, to zostaw łapkę w górze, napisz komentarz i koniecznie zasubskrybuj kanał. A my widzimy się w kolejnych filmach.